Weźmy znów na warsztat koszykówkę i związane z nią prawdopodobieństwa. Powiedzmy, że wykonuję rzuty wolne, i moja skuteczność w wykonywaniu rzutów wolnych wynosi 80%. Oczywiście, tak naprawdę, to ja mogę tylko pomarzyć o takiej skuteczności. Jeżeli oglądaliście filmy, w których odpowiadałem na pytania Lebrona Jamesa, no to wiecie, że Lebron James ma skuteczność wykonywania rzutów wolnych 75%. Jeżeli ich nie oglądaliście, to polecam, żebyście obejrzeli. One tu również dotyczą prawdopodobieństwa. No dobrze, na potrzeby naszego zadania załóżmy, że mam taką skuteczność. I teraz pytam, jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucając 5 razy do kosza, trzy razy trafię? Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że trafię 3 rzuty spośród 5? I na razie mam na myśli dokładnie 3. Żeby nie było wątpliwości, to to nawet napiszę tutaj, że chodzi o dokładnie 3 trafione. W drugiej części filmu. Zastanowimy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że trafię co najmniej 3, ale na razie rozważymy ten problem, bo on jest łatwiejszy tak naprawdę. No jak może wyglądać taka sekwencja, w której ja 3 razy trafiam rzucając 5 razy? Może być na przykład tak, że będzie kosz, kosz, pudło, pudło, kosz. Taka może być. Albo może być na przykład taka sytuacja, że najpierw pudłuje, potem trafiam, trafiam, trafiam i znowu pudłuję. Tak? No to zastanówmy się, jakie jest prawdopodobieństwo takiej konkretnej sekwencji, kiedy najpierw dwa razy trafiam, dwa razy buduję i znowu raz trafiam. No to wiecie, że te zdarzenia to są zdarzenia niezależne, każdy rzut jest niezależny od pozostałych, więc prawdopodobieństwo takiego ciągu obliczam po prostu mnożąc prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń, skoro są niezależne. Czyli mam tak 0,8, że trafię, razy 0,8, że trafię, no bo 0,8 to jest to samo co 80%. Teraz prawdopodobieństwo tego, że spudłuję, wynosi ,2, no dlatego że te prawdopodobieństwa muszą się sumować do jedynki. Potem znowu mam pudło, czyli razy 20 i razy 0,8 i to jest prawdopodobieństwo tego zdarzenia. No to mogę tutaj... Wymnożyć, tak? 3 razy mnożę 0,8, czyli będę miał 0,8 do potęgi trzeciej, razy 0,2 do potęgi drugiej. No dobrze, a co będzie dla takiej sekwencji wyników? No tutaj najpierw podłuję, czyli mam 0,2, potem trafiam, czyli mam 0,8 razy 0,8 razy 0,2 i razy 0,8. Takie jest to prawdopodobieństwo. To znowu. Jak wymnożę, no to 3 razy mnożę 0,8, czyli mam 0,8 do potęgi trzeciej, razy 0,2 do potęgi drugiej. No i widzimy, że wychodzi to samo co tutaj. Pewnie nie trudno będzie mi was przekonać, że jakakolwiek kombinacja, która się składa z trzech koszy i dwóch spudłowanych rzutów, będzie miała takie samo prawdopodobieństwo, dlatego że jeżeli tutaj pomieszamy tylko kolejność, ale zostawimy ilość trafionych 3 i ilość spudłowanych 2, no to zawsze będę miał 0,8 do 3 razy 0,2 do drugiej, bo mnożenie jest przemienne. Więc widać, że prawdopodobieństwo każdego z takich zdarzeń jest takie samo i wynosi dokładnie tyle, co tutaj napisałem. Jedyne, co pozostaje teraz, to policzyć, ile jest takich kombinacji. No i mógłbym oczywiście teraz wypisać je wszystkie po kolei, tak jak to nieraz już robiłem. Ale skoro nauczyliśmy się już dużo z kombinatoryki, no to wykorzystajmy tę wiedzę, żeby nie pracować tutaj na próżno. No to zastanówmy się, jaka tu jest sytuacja. Mamy 5 rzutów. No i teraz muszę policzyć, na ile sposobów ja mogę wybrać 3 spośród tych 5 rzutów, które mają być rzutami celnymi. Na przykład, tak jak miałem tutaj tę sekwencję, no to był, był trafiony, trafiony, potem dwa pudła i Trafiony, tak? czyli wybrałem te trzy liczby spośród tych pięciu. No i liczba wszystkich możliwych kombinacji to będzie liczba sposobów, na ile ja mogę wybrać trzy liczby spośród tych pięciu. Te liczby, które numerują nasze rzuty. No więc będzie to liczba kombinacji trzy elementowych ze zbioru pięcioelementowego. A to, jak wiadomo, jest pięć silnia. Dzielone przez 5 minus 3 silnia razy 3 silnia. Jeżeli nie wiecie tego, no to zajrzyjcie sobie do filmu o kombinacjach, zachęcam. No to możemy obliczyć. 5 silnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 dzielone przez. 5 odjąć 3 to jest 2, czyli 2 silnia to jest 1 razy 2 razy 3 silnia, czyli 1 razy 2 razy 3. Raz tak, to się skróci z tym. No, czwórka się skróci z dwójką i zostanie tutaj dwójka. 2 razy 5 przez 1 to będzie 10. Czyli jest 10 takich kombinacji. Czyli ostatecznie nasze prawdopodobieństwo trafienia 3 rzutów z 5 będzie równe 10 razy ta liczba, która tutaj była, czyli 0,8 do potęgi trzeciej razy 0,2 do potęgi drugiej. No to mogę to obliczyć na kalkulatorze. Mamy kalkulator i liczymy 10 razy 0,8 do potęgi trzeciej, razy 0,2 do potęgi drugiej. To ile to wychodzi? 0,2048, czyli to się równa 0,2048. A więc obliczyłem nasze prawdopodobieństwo trafienia trzech rzutów w pięciu próbach. Jak ktoś woli zapisać to jako procenty, to może nas pisać, że to jest 20,48%. No dobrze, na okół w tego typu sytuacjach ciekawsze jest pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo trafienia nie trzech z pięciu, a dokładnie trzech z pięciu, ale jakie jest prawdopodobieństwo trafienia co najmniej, to może napiszę, co najmniej 3 z 5. No to żeby to obliczyć, no to musimy dodać do siebie prawdopodobieństwa takich zdarzeń, że trafimy dokładnie 3 z 5, dodać do tego prawdopodobieństwo zdarzenia, że trafimy 4 z 5, no, i dodać do tego prawdopodobieństwo zdarzenia, że trafimy 5 z 5. Te zdarzenia wzajemnie się wykluczają, no bo nie możemy jednocześnie trafić 3 z 5, jednocześnie trafić 4 z 5. Więc prawdopodobieństwo tego, że zajdzie którekolwiek z nich, będzie po prostu sumą prawdopodobieństw. podla zdarzeń wykluczających się nawzajem możemy prawdopodobieństwa po prostu do siebie dodawać, jeżeli chcemy obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że zajdzie jedno lub drugie. No to teraz tę liczbę już obliczyliśmy. To było 0,2048. Sprawdźmy. Tak. No a te dwie pozostałe musimy obliczyć. No to obliczmy. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że trafię 4 z 5? No to zrobię to dokładnie tak samo, jak obliczałem prawdopodobieństwo 3 z 5. Może zastanówmy się, jak może wyglądać przykładowa sekwencja wyników takich, że trafiam cztery. Czyli na przykład może być tak: kosz, pudło, kosz, kosz, kosz. Tak? Albo może być najpierw pudło, potem cztery kosze. Więc prawdopodobieństwo jednej takiej sekwencji, no to będzie 0,8 do czwartej razy 0,2 do pierwszej. Tak? A ile ich będzie? No będzie ich tyle, co kombinacji czteroelementowych ze zbioru pięcioelementowego. Razy, tak jak powiedziałem, 0,8 do 4, no bo mają być 4 trafione, razy 0,2 do pierwszej. No a ile to jest 5 po 4? No to wiemy, to jest 5 silnia dzielone przez 5 odjąć 4 silnia, razy 4 silnia. Czyli tutaj będzie 1 razy 2, razy 3, razy 4. Razy 5, 5 odjąć 4 to jest 1, razy 1, razy 2, razy 3, razy 4. Czyli to się skróci z tym i zostanie mam po prostu 5. Wiemy, że ta liczba jest równa 5. Czyli tutaj będziemy mieli 5 razy 0,8 do czwartej razy 0,2. Czyli to będzie 5 razy 0,8 do czwartej. Razy 0,2. To wychodzi 0,4096. 0,4096. No i zostaje nam jeszcze do obliczenia to ostatnie prawdopodobieństwo, czyli prawdopodobieństwo, że trafię 5 z 5 rzutów. No to jest tak samo jak poprzednie. 5 po 5 razy 0,8. Do piątej, tak? bo muszę trafić 5 razy. 5 no, pięć po 5 pięć to jest łatwo policzyć, no bo to będzie 5 silnia, dzielone przez 5, odjąć 5 silnia to jest 0 silnia, przez 5 silnia razy 0,8 do 5. No a 5 silnia i 5 silnia to się po prostu skróci, czyli to będzie 1. No to ma sens, dlatego że jest dokładnie jeden sposób trafienia 5 koszy z rzędu, no bo to jest po prostu 5 koszy, tak? tu jest tylko jedna możliwość, więc nie dziwne, że to wychodzi równe 1. No dobrze, no to jakie będzie to prawdopodobieństwo? To jest po prostu 0,8 do potęgi piątej. Czyli to jest równe. Tu sobie musimy zrobić miejsce. To jest równe 0,32768, 0,32768. No, i musimy teraz dodać do siebie te liczby. To było równe 0,32768. To czerwone prawdopodobieństwo było równe 0,4096. No więc ostatecznie możemy obliczyć na kalkulatorze, że to będzie ile to będzie? 0,2048. Dodać 0,4096 i dodać 0,32768, czyli to jest 0,942 i tak dalej. To może już teraz sobie pozwolimy na koniec zaokrąglić i napiszemy, że to jest 0,94 w przybliżeniu, czyli około 94%. A więc prawdopodobieństwo trafienia co najmniej 3 z 5 rzutów jest równe 94% przy tej skuteczności, jaką tutaj sobie wymarzyłem, czyli 80%. No jest to wynik dosyć sensowny, no bo skoro mam średnią skuteczność 80%, czyli trafiam 8 na 10 rzutów, no to prawdopodobieństwo tego, że w pięciu próbach co najmniej 3 trafię, powinno być dosyć duże.